Cześć Boże, Agnieszka Kiedrowska. Zapraszam na główne wydanie informacji dnia. Prawnicy zapowiadają powołanie społecznej komisji kodyfikacyjnej. Jej celem ma być dobra reforma wymiaru sprawiedliwości w zakresie organizacji sądów, uproszczenia procedur i zagwarantowanie niezależnego i transparentnego sądownictwa. Pełna realizacja prawa do sądu w demokratycznym państwie prawa i przyjazne dla obywateli sądownictwo. Tak w uchwale podsumowali swój kongres polscy prawnicy. Myślę, że to jest początek dobrej drogi na rzecz naszej dalszej współpracy na rzecz obywateli i budowania proobywatelskiego wymiaru sprawiedliwości. Mówił prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Jacek Trela. Jak czytamy w uchwale podpisanej przez prawników, misją niezawisłego sędziego XXI wieku ma być wymierzanie sprawiedliwości poprzez rozstrzyganie i rozwiązywanie sporów przy niezbędnej dbałości o zachowanie konstytucyjnych i wspólnotowych praw obywateli. Dlatego powołali oni społeczną komisję kodyfikacyjną. Część postulatów, które trafią do tej społecznej rady, będą przedmiotem prac i niewątpliwie Społeczna Rada będzie chciała przekazywać rezultaty tych prac komuś. Zaangażowanie środowiska prawniczego na rzecz usprawnienia wymiaru sprawiedliwości docenia poseł Jacek Wilk. Najlepsza polska taka tradycja stanowienia prawa przedwojenna polegała na tym, że powoływano grono na najlepszych specjalistów w danej dziedzinie, którzy przygotowywali dany projekt. On potem wchodził właściwie w całości niezmieniany jako obowiązujące prawo i to było profesjonalnie dobrze przygotowane prawo. Jeżeli byśmy tym tropem szli, czyli na przykład dobrej komisji kodyfikacyjnej, która by zmieniała, wprowadzała odpowiednie nowelizacje prawa, no to tylko przyklasnąć. Podobnego zdania jest poseł Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Każda forma, próba nawiązania dialogu, współpracy i rozmów na temat proponowanych zmian jest lepsza niż wzajemne obrażanie się. Środowisko prawnicze już w ramach kongresu mogło się wykazać poprzez konkretne propozycje, mówi wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Selin. Spodziewałem się, że po takim kongresie, że przedstawi kompleksowy projekt reformy polskiego systemu sprawiedliwości, bo jest co reformować, ludzie żyją w poczuciu dużych trudności w dochodzeniu do sprawiedliwości, w poczuciu też nierówności wobec prawa. Jednak zamiast propozycji reformy było ostentacyjne wyjście z sali podczas przemówienia wiceministra sprawiedliwości czy buczenie w trakcie odczytywania listu prezydenta. Sędzia nie powinien recenzować działalności innych organów władzy publicznej oraz występować jako strona debaty religijnej, etycznej, światopoglądowej czy politycznej. Platforma Obywatelska za zachowanie prawników obwinia obóz rządzący. Przyszli goście mogli posłuchać, byłaby dyskusja, nie powinni zaogniać konfliktu, a to zrobili, zaognili konflikt, a ten konflikt też nie wczoraj, nie na sali w Katowicach się objawił. To była reakcja zdecydowanej mniejszości tego środowiska, mówi wiceminister Jarosław Selin i dodaje, że zabrakło kultury osobistej tej elity. Jak się kogoś zaprasza na swoje spotkanie, to się go spokojnie wysłuchuje, co ma do powiedzenia, a nie buczy, nie demonstruje, nie wychodzi, nie pokazuje pleców. Przykry obrazek po prostu, że ludzie z elity społecznej, jaką tworzą przecież prawnicy, w ten sposób potrafią się zachować. Części sędziów i prawników nie podobają się gruntowne reformy proponowane przez resort sprawiedliwości. Jedną z szeroko komentowanych zmian jest nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Zmieni się model powoływania sędziów, a kadencja obecnych zostanie wygaszona. Ministerstwo zapowiedziało jednak poprawki, tak by kandydatów do KRS mogły zgłaszać środowiska prawnicze. Ta propozycja kończy się tym, że w rezultacie i tak politycy będą wybierać sędziów, mimo że samorządy będą miały to uprawnienie wskazujące kandydatów na sędziów. Komentował prezes Krajowej Rady Radców Prawnych. Jednak jak zauważył wiceminister Marcin Warchoła, wymiar sprawiedliwości nie odzyska społecznego zaufania, jeśli nie zostanie usprawniony. Reforma wymiaru sprawiedliwości, szanowni państwo, chcę jeszcze raz wyraźnie podkreślić, nie jest przeciwko wam, jest dla was i dla wszystkich Polaków. Ma dać gwarancję niezawisłości, niezależności sądów, niezawisłości sędziów, aby byli wolni od nacisków prezesów, aby zapewnić im komfort, że
wydając takie czy inne wyroki, nie będą skazani na łaskę czy niełaskę prezesów. Działanie sędziów i środowiska prawniczego musi być dziś transparentne dla obywateli, podkreśla socjolog Grzegorz Wiński. Chodzi o to, aby sędziowie, zawód sędziowski był poddany kontroli o charakterze społecznym, kontroli niewypływającej ze strony samych grup zawodowych sędziów. Pytanie tylko, czy sędziowie i prawnicy sami będą chcieli takiej kontroli się poddać i czy w ramach prac Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej uda się wypracować rozwiązania korzystne dla wymiaru sprawiedliwości. Otwartym pytaniem pozostaje także ewentualna współpraca komisji z Ministerstwem Sprawiedliwości czy szerzej władzą ustawodawczą. Pierwsi żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej złożyli dziś przysięgę. Uroczystości odbyły się w Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie. Łącznie wierność ojczyźnie przyrzekło około 400 żołnierzy. Dzisiejsza przysięga była ukoronowaniem 16-dniowego szkolenia. Wszyscy nowi żołnierze to ochotnicy, którym leży na sercu dobro i bezpieczeństwo ojczyzny. Zgłaszając się do służby, daliśmy wyraz temu, że jesteśmy gotowi poświęcić swój czas, zdrowie i, jeśli zajdzie potrzeba, życie. Druga Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej przybrała imię majora Hieronima Dekutowskiego, pseudonim Zapora, cichociemnego żołnierza AK i podziemia antykomunistycznego. 139 nowych żołnierzy w Lublinie złożyło przysięgę na sztandar 9 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej. W uroczystości uczestniczyli parlamentarzyści, samorządowcy, rodziny żołnierzy oraz mieszkańcy Lublina. Zwracając się do nowych członków obrony terytorialnej, minister Antoni Macierewicz podkreślił, że są oni następcami żołnierzy AK oraz żołnierzy niezłomnych. Stajecie dzisiaj twarzą w twarz z narodem polskim, który oczekuje od was dobrej, skutecznej służby, który oczekuje od was gotowości do poświęcenia, gdy będzie trzeba, ale który przede wszystkim dumny jest z waszego patriotyzmu, dumny jest z waszej determinacji. Szef resortu obrony dodał, że Wojska Obrony Terytorialnej są najbardziej nowoczesną formacją w polskiej armii. Zmieniają ją i czynią ją bardziej skuteczną i odporną na zagrożenia. Obrona terytorialna, podobnie jak w innych krajach, jest gwarantem funkcjonowania i skuteczności jednostek wojsk operacyjnych. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że tylko silna armia, tylko wasze skuteczne działanie, tylko wasza obecność w lokalnych społecznościach, tylko wasze zorganizowanie narodu jako siły zbrojnej całej Polski jest gwarancją, że żaden wróg nie odważy się Polski zaatakować. Trzy pierwsze brygady Wojsk Obrony Terytorialnej sformowano w województwach podlaskim, lubelskim i podkarpackim. Kolejne powstają w województwie mazowieckim i warmińsko-mazurskim. Za kilka lat w całym kraju ma funkcjonować 17 brygad, po jednej w każdym województwie. Wojska Obrony Terytorialnej jako piąty rodzaj sił zbrojnych mają docelowo liczyć 53 tysiące żołnierzy. Najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce jest nadciśnienie tętnicze krwi. Jest ono diagnozowane nawet u 40% dorosłych osób, czyli prawie u 12,5 miliona Polaków. Główną przyczyną nadciśnienia tętniczego jest nadwaga i otyłość, nadmierne spożywanie alkoholu oraz brak aktywności fizycznej. O tym, że możemy mieć problemy z nadciśnieniem tętniczym, mogą świadczyć m.in. duszności, zaczerwienienie twarzy, bóle głowy, kołatanie serca czy też złe samopoczucie. Takich objawów nie należy lekceważyć, ponieważ mogą one doprowadzić do bardzo poważnych chorób, mówi profesor Maciej Banach, kierownik Zakładu Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Nadciśnienie tętnicze krwi jest właśnie tą zdradliwą jednostką chorobową, bo wiele lat może przebiegać bezobjawowo i nagle jak się pojawi i pacjenci do nas trafiają do kliniki, to często mają już powikłania. Dlatego jest tak bardzo ważne, żeby nie lekceważyć jakichkolwiek pierwszych oznak. Nadciśnienie tętnicze to jedna z głównych przyczyn zawałów serca, udarów mózgu i chorób nerek, a więc schorzeń, które prowadzą do inwalidztwa i zgonów. Główną przyczyną podwyższonego ciśnienia jest zły styl życia. Dlatego przy łagodnym nadciśnieniu nie jest konieczne zażywanie leków, a jedynie zmiana nawyków, mówi profesor Piotr Jankowski. Czasem rzeczywiście mamy tendencję do mówienia, że trzeba zażywać lek. Ale też trzeba, to gdzieś tam jest, każdy z nas to rozumie, ale być może nie każdy poświęca wystarczająco dużo czasu, żeby to
zwerbalizować, że podstawą leczenia naczynia tętniczego jest zdrowy styl życia. Ograniczenie spożycia soli, dieta bogata w warzywa, owoce, niskotłuszczowy nabiał, regularna aktywność fizyczna. Aby dać sobie szansę na wczesne wykrycie choroby, należy dokonywać regularnych pomiarów ciśnienia krwi. Do tego zachęca akcja Maj miesiącem mierzenia ciśnienia tętniczego, w którą zaangażowało się około 100 krajów. Jej organizatorzy chcą podnieść świadomość pacjentów w zakresie zagrożeń, jakie niesie ze sobą nadciśnienie tętnicze. Celem organizatorów jest przebadanie około 25 milionów ludzi. Cel dla Polski jest również ambitny. Od 50 do 250 tysięcy osób zbadanych w miesiącu maju. Osoby dorosłe, które nie wykonywały badania ciśnienia tętniczego przez ostatni rok, zostaną poddane obserwacji. Jeśli wynik pomiaru będzie wskazywał na rozpoznanie nadciśnienia tętniczego, pacjent otrzyma pisemną poradę z zaleceniami dotyczącymi dalszych działań. Ulicami Szczecina przeszedł Marsz dla Życia, w tym roku pod hasłem Kocham Cię Życie. Główny cel to przypomnienie każdemu z nas o obowiązku ochrony życia, od poczęcia do naturalnej śmierci. Życia trzeba bronić, życie należy bronić, szczególnie tych najsłabszych, którzy nie są w stanie sami krzyczeć i wołać o pomoc. Pan Bóg stworzył nas po to, byśmy podejmowali wyzwanie. I życie to również wyzwanie, więc te wyzwanie także jest piękne. Generalnie życie jest piękne także poprzez ludzi, których poznajemy, z którymi przebywamy, z którymi współpracujemy, z którymi robimy dużo dobra. Prezydent Donald Trump wziął udział w szczycie poświęconym zwalczaniu dżihadystów z tzw. Państwa Islamskiego. Spotkanie odbyło się w Arabii Saudyjskiej. Amerykański przywódca wezwał liderów państw muzułmańskich do przeciwstawienia się islamistycznemu ekstremizmowi. Jego zdaniem blokuje on rozwój Bliskiego Wschodu. Donald Trump przemawiał w Riyadzie do przedstawicieli ponad 50 przywódców krajów arabskich i muzułmańskich. Terroryści nie wielbią Boga, oddają cześć śmierci. Jeśli nie zareagujemy przeciwko temu zorganizowanemu terroryzmowi, to jasne jest, co się stanie, jaki będzie końcowy wynik. Dewastacja życia przez terrorystów będzie się rozprzestrzeniać, pokojowe społeczeństwa zostaną pochłonięte przez przemoc, a przyszłość wielu pokoleń będzie zmarnowana. Donald Trump podkreślił, że narody Bliskiego Wschodu muszą same zdecydować o swojej przyszłości. Tego wyboru nie dokona za nich Ameryka. Ameryka gotowa jest stanąć razem z wami w dążeniu do wspólnych interesów i wspólnego bezpieczeństwa, ale narody Bliskiego Wschodu nie mogą czekać na amerykańską potęgę, która zmiażdży wroga za nich. Amerykański prezydent potępił też Iran. Przez dziesięciolecia Iran rozpalał konflikty i terror. Jest to rząd, który mówi otwarcie o masowych mordach, ślubuje zniszczenie Izraela, śmierć Ameryki i chce zrujnować wielu obecnych tu przywódców. Prezydent Stanów Zjednoczonych wezwał państwa, gdzie większość stanowią muzułmanie, do walki z ekstremizmem i terroryzmem, które blokują rozwój Bliskiego Wschodu. Lepsza przyszłość jest możliwa tylko wtedy, gdy wasze narody wyrzucą terrorystów, wyrzucicie ich z waszych terenów, wyrzucicie ich z waszych społeczności, wyrzucicie ich z waszej świętej ziemi, wyrzucicie ich z tej ziemi. Donald Trump jest pierwszym w historii amerykańskim prezydentem, który wybrał jako cel swojej pierwszej podróży Bliski Wschód. W Arabii Saudyjskiej spotkał się m.in. z rodziną królewską oraz podpisał umowy handlowe, dzięki którym Stany Zjednoczone mogą zarobić nawet 350 miliardów dolarów. Arabia Saudyjska kupi w USA m.in. uzbrojenie za 110 miliardów dolarów. Jutro Trump uda się do Jerozolimy, spotka się z władzami Izraela oraz autonomii palestyńskiej, odwiedzi też miejsca święte dla chrześcijan. Kolejnym etapem pierwszej podróży amerykańskiego prezydenta będzie Watykan, gdzie spotka się z Ojcem Świętym Franciszkiem. W Europie Donald Trump weźmie też udział w szczycie NATO w Brukseli oraz spotka się z unijnymi urzędnikami. Ostatnim punktem jego podróży będzie spotkanie grupy najbogatszych państw świata G7 na Sycylii.
Klęska rządzącej partii socjalistycznej, osłabienie prawicowej partii Republikanie oraz rosnące poparcie dla partii prezydenta Macrona. Tak wyglądają ostatnie sondaże przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi we Francji. Poparcie dla formacji Republika Naprzód, której przewodzi prezydent Emmanuel Macron, deklaruje 30% Francuzów. Część badań przewiduje, że partia zdobędzie absolutną większość. 20% badanych deklaruje poparcie dla centroprawicowych republikanów. Na podobny wynik może liczyć Front Narodowy Marine Le Pen. Na rządzącą dotychczas partię socjalistyczną chce głosować tylko 11% wyborców. Niektóre sondaże mówią nawet o poparciu tylko 6%. We Francji jednoosobowe okręgi wyborcze są obsadzane w dwóch turach głosowania. W pierwszej turze wygrywają kandydaci z absolutną większością. Do drugiej przechodzą natomiast ci kandydaci, którzy zdobyli co najmniej 12,5% głosów, większością zwykłą. Dlatego partie wchodzą w różne koalicje, aby pozbawić miejsc w parlamencie swoich przeciwników. W Zgromadzeniu Narodowym zasiada 577 deputowanych. Taką właśnie liczbę kandydatów mają Republikanie i Front Narodowy. Partia prezydencka zdecydowała się nie obsadzić 51 okręgów po to, aby ułatwić zwycięstwo tym socjalistom i członkom partii republikańskiej, którzy na pewno wejdą do większości prezydenckiej. Temu układowi próbuje się przeciwstawić Marine Le Pen z Frontu Narodowego. Będę kandydować w moim okręgu wyborczym. Nie mogłam sobie wyobrazić, że nie prowadzę moich wojsk w bitwie, która moim zdaniem jest fundamentalna. Widzimy dziś zmowę pomiędzy socjalistami a republikanami w sprawie rządu i nowego prezydenta. W związku z tym potrzebujemy członków parlamentu, którzy będą bezkompromisowi i którzy będą zabiegać o interesy społeczeństwa francuskiego, którzy będą stać na straży interesów Francji. Wielu komentatorów podkreśla, że prezydent Macron bardzo sprytnie rozegrał swoich przeciwników. Do rządu powołał ministrów reprezentujących główne opcje polityczne. Lewica otrzymała Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Zagranicznych oraz obrony. Prawica będzie odpowiedzialna za finanse. Centrum otrzymało natomiast sprawy europejskie. Nowy rząd doskonale odzwierciedla filozofię opracowaną przez Emmanuela Macrona. Prezentuje jedność prawicy, lewicy i centrum. Nie tylko w celu osiągnięcia równowagi politycznej, ale także do stworzenia szerszej filozofii liberalizmu i reformy. Wybór większości osób jest spójny. Część ma doświadczenie w sektorze prywatnym i mogą z niego skorzystać. Jeżeli próba zadowolenia zwolenników różnych opcji politycznych się nie powiedzie, może to doprowadzić do dużego wzrostu poparcia dla najbardziej skrajnych partii lewicowych i prawicowych. I to już wszystkie wiadomości w głównym wydaniu Informacji Dnia. Zapraszam Państwa jeszcze po apelu jasnogórskim. Do zobaczenia.